ponad 170 suwalskich sportowców wyróżnił dziś prezydent Czesław Rynkiewicz. Stypendia i nagrody rzeczowe zawodnicy otrzymali na gali sportu, zorganizowanej w hali OSIRP. W młodzieżowej rywalizacji sportowej za ubiegły rok, prowadzonej przez ministra sportu, miasto Suwałki zajęło 9. lokatę wśród miast o liczbie ludności do 80 tysięcy mieszkańców. Jest to, nie ulega wątpliwości, sukces. Widzimy, że to całe środowisko sportowe w naszym mieście jest mocno zintegrowane i naprawdę podchodzi z troską o rozwój fizyczny naszej młodzieży. 46 stypendiów wręczę dzisiaj, 121 nagród pieniężnych i 10 nagród rzeczowych dla najmłodszych sportowców. To jest łączna kwota ponad 100 tysięcy złotych. Wśród nagrodzonych znaleźli się lekkoatleci, karatecy, pływacy, modelarze, a nawet szachiści. Gratulacje złożył im mistrz olimpijski w skokach narciarskich Wojciech Fortuna. Oj, to jest piękne uczucie. Spotkało mnie ona 2 lata temu, rok wcześniej, i w tym roku też zdobyłam brązowy medal w Mistrzostwach Polski seniorek. To już jest bardzo, bardzo duże osiągnięcie, bo gdy przechodzi się z juniorek do seniorek i ma się brązowy medal, to jest coś niezwykłego. Obecnie jestem w kadrze polskiej seniorek. Jestem na rezerwowym miejscu do kadry olimpijskiej. Jeżeli jestem w przygotowaniu do zawodów, to trenuję praktycznie codziennie, a jeżeli nie, to nawet 2 razy dziennie, jeśli jest taka możliwość. Treningi są zazwyczaj od 2 do 3 godzin. W zeszłym tygodniu byłam na gali w Białymstoku, dostałam stypendium od marszałka, teraz dostaję od prezydenta. No, jest to bardzo miłe.